Greatest Hits. Pomyślicie pewnie, że chodzi tutaj znowu o jakąś nową płytę, lecz nie tym razem. Henryk Sienkiewicz nie nagrywał hitów, ale podobno był jednym z lepszych scenarzystów. Jesteśmy w Teatrze Imka przed generalną próbą spektaklu Henryk Sienkiewicz Greatest Hits. Sprawdźmy więc, jak przygotowują się aktorzy. Teatr Imka. No, tym razem Teatr Imka. Jest to moja kolejna przygoda teatralna i to jest taka realizacja czegoś, o czym jako twórca marzyłem, czyli żeby w teatrze zaproponować swoje poczucie humoru i swoją wizję na jakiś temat. I z jednej strony uważam, że to, co robimy, jest w miarę oryginalne, z drugiej strony jako konwencja było już wielokrotnie stosowane. Mówię tu o takim reżyserze, który był moim idolem, jak Mel Brooks, mówię o Woody Allenie, czyli taka zasada spotkania bardzo znanych i charakterystycznych postaci w jednej przestrzeni połączonych ze sobą jakimś wątkiem fabularnym. I u mnie w przedstawieniu latarnik spotyka Stasia Inel, Kmicic jest świadkiem egzekucji Janka Muzykanta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest poczucie humoru, które odpowiada innym osobom? No to jest ten moment ryzyka, który ja mam, ale z drugiej strony mam taką przyjemność i satysfakcję, że to dość trudne technicznie przedstawienie udaje nam się zrealizować i to w prywatnym, ofowym teatrze. Stop! Ktoś ty? Czyj to trup? To jest trup złodzieja Janka, co mi się wykrywali podczas chłosty. Na narzeczoną moją! Bilewiczówę tu czekamy! Zabrać tego trupa i na ruchu! Pomóż mu szybko! Ajda! Przyjęliśmy na to przedstawienie formę wieczoru teatralno-kabaretowego, pewnego, powiedziałbym nawet, widowiska schizofrenicznego, tak bym to nazwał. Ale to, myślę, pasuje bardzo do tego całego miksu, który tutaj proponujemy, bo przecież nasi bohaterowie, czyli sienkiewiczowscy bohaterowie, spotykają się tutaj przecież z różnych powieści w jednym miejscu, prawda? Jest to opowieść, proszę Państwa, o aktorach teatru prywatnego, którzy po prostu nie mają za bardzo co robić i postanowili ku pokrzepieniu swoich serc i widowni, która tu przychodzi, przywołać Henryka Sienkiewicza, aby stąpił do nas tutaj, prawda, z nieba na ziemię. Chociażbym samych obłoków sięgnął! Samych! Mówię, obłoków! Kosiński, zleźmy z tych obłoków, dobrze? Zleźmy. Są momenty w spektaklu niezwykle wzruszające, ale są też takie, które nas rozbawią do rozpuku. Ten spektakl jest skierowany do inteligentnej publiczności, a myślę, że taka przychodzi tu do teatru. Przyjechaliśmy tu. Przyjechaliśmy niby kulikiem, ażeby wać pannę przez lasy, do mitrunów zawiść, jaka wczora była ugoda. Ale Bóg zdarzył zimę mroźną i sanna okrutna. Jakim reżyserem teraz był Krzysztof Materna? No, myślę, że Krzysztof się zderzył tutaj pierwszy raz z taką większą machinerią teatralną. Mówię o dużej sali, mówię o inscenizacji, która jest tutaj, jest duża scenografia i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że... A jeszcze z nami gra, przecież gra Sienkiewicza. Gra z nami przecież na scenie i to nie jest łatwe. Myślę, że postawiliśmy przed nim wysoką poprzeczkę, ale chyba pokonaliśmy te nasze trudy. Ci, którzy nie czytali Sienkiewicza, nie sądzę, żeby w tym przedstawieniu się odnaleźli. Mogą tylko żałować, że nie czytali Sienkiewicza. Natomiast ci, którzy znają Sienkiewicza i mają dystans do tego, co przeczytali, taki jak ja, no to powinni się bawić.
Ja zapraszam wszystkich tych, którzy znają dobrze Sienkiewicza, do tego, aby wrócili w krainę swojego młodości i dzieciństwa, jeżeli na przykład mamy wspomnienia z Sienkiewiczem licealne, czy takie właśnie, kiedy wchodziliśmy w wiek dorosły. Ale zapraszam również tych, którzy nie czytali Sienkiewicza, bo mam nadzieję i liczę na to, że po zobaczeniu tego spektaklu sięgną po niego.